W najnowszym rankingu zamożności samorządów 2012 gmina Bożencin uzyskała 14 miejsce w Małopolsce, tym samym uzyskując najwyższą pozycję wśród powiatu tarnowskiego i brzeskiego. Daje jej to 430 miejsce w kraju na 1571 gmin wiejskich. Został uzyskany dzięki zaangażowaniu samorządów w tworzeniu warunków inwestowania. Bożencin, przecież od roku 2004, kiedy ten ranking po raz pierwszy został przeprowadzony, powstało wiele podmiotów gospodarczych. Dla porównania gmina Bożencin w 2004 roku notowana była na 1119 miejscu w kraju. W przeciągu 9 lat poprawiła swoją pozycję o 689 miejsc. To wpływa również, przekłada się bezpośrednio na wzrost dochodów gminy, podatków od nieruchomości, opłat eksploatacyjnych, udziału w podatku dochodowym budżetu państwa. Ranking zamożności samorządów to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień w Polsce. Opracowany jest na podstawie dochodów własnych samorządów lokalnych oraz otrzymywanych subwencji bez uwzględnienia dotacji celowych pochodzących np. z funduszy unijnych. Jest to o tyle istotne dla samorządu, że jest to ranking pokazujący faktyczny potencjał gminy, gdyż bazuje na dochodach własnych i subwencjach, a nie obejmuje dotacji celowych, to jest środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i z funduszy krajowych. Jak zauważa wójt Janusz Kwaśniak, liczba mieszkańców gminy Bożencin systematycznie się powiększa. Od 2009 roku przybyło 120 nowych obywateli. Sporo osób przyjeżdża, zakupuje działki budowlane i właśnie tutaj buduje domy jednorodzinne, jednocześnie wiążąc z gminą Bożencin swoją przyszłość. Także gdyby patrzeć na ten aspekt, bardzo istotny również z punktu widzenia rozwoju gminy, to świadczy o tym, że jednak gmina ma również potencjał ludnościowy, bo tej ludności mimo emigracji w Bożencinie przebywa. Warto wspomnieć, że działki budowlane na terenie gminy kupują nie tylko mieszkańcy okolicznych gmin Brzeska, Tarnowa, Bochni, ale również mieliśmy zainteresowanych, którzy z zasobu gminy zakupili działki z Nowego Sącza, Rożnowa, a nawet i Zakopanego, o Krakowie nie wspominając.